wszystko zmierza w dobrym kierunku. Już myślę, że wszystko jest okej z nosem. Do pełnego zrośnięcia się ten nos potrzebuje miesiąca. No, minęło już ponad 2 tygodnie, także każdy dzień działa na moją korzyść, ale już nie odczuwam żadnych jakichś tam problemów przy trenowaniu. Oczywiście, tak jak każdy z zawodników, który trenuje, chciałbym oczywiście zagrać w tym meczu. Zobaczymy. Wracają praktycznie wszyscy stoperzy po pauzach, po kontuzjach, także trener będzie miał na tej pozycji znowu duże pole do wyboru. Zmiana trenera. Dwie strony może się to potoczyć, bo z jednej strony na pewno mogą dostać jakiś tam impuls, żeby się przed nowym szkoleniowcem pokazać z dobrej strony, a z drugiej strony to wiadomo, może im nie pójść, jeśli my zagramy dobrze, i na tym bym się wolał skupiać. Myślę, że trzeba patrzeć na siebie. Jeśli my zagramy na swoim najlepszym poziomie, to wtedy będzie się przeciwnik martwił.